27 do 28 stycznia złotoryjskim ZOKiem zawładnęli maniacy gier wideo. Przez te dwa dni na scenie w ZOKu spotykają się zespoły, które już są w finałach. 8 drużyn z jednej i z drugiej konkurencji i do tego jeszcze indywidualni zawodnicy FIFA. I można śmiało powiedzieć, że emocji nie brakowało. Wprost z murawy piłkarskiej można było się przenieść w bajkowy świat LOLa, by stamtąd wskoczyć w wir akcji w grze potocznie zwanej CS-em. I tu trzeba dodać, że zawodników jak i drużyn nie brakowało. W tym roku chętnych było tylu, że musieliśmy zrobić eliminacje online, które trwały ponad miesiąc. Startowało w nich mnóstwo uczestników. Większość są to osoby z naszego regionu, można powiedzieć trochę szerzej niż ze Złotoryi, bo też z okolicznych miejscowości, ale mamy też takie osoby, które przyjechały tutaj ze Szczecina, z Wrocławia, z dalszych odległości, specjalnie na turniej. Turniej, który jest organizowany przez Stowarzyszenie Nasze Rio. Przygotowania ruszyły już na kilka miesięcy w przód, szukanie środków, ogłaszanie zapisów, układanie tabelek i innych takich spraw. Trochę to zajęło, a tak na pełnej parze to zaczęliśmy około 2-3 dni temu. No i praktycznie od tych kilku dni mało kto z nas spał. Dzisiaj pewnie też mało kto z nas będzie spał, jutro tak samo. No ale myślę, że efekt jest bardzo dobry. Jak najbardziej mogą to potwierdzić sami zawodnicy, którzy do tego turnieju przygotowywali się troszkę dłużej. Przygotowaliśmy się miesiąc, chociaż w sumie też znamy się miesiąc. No. I wyszło jak wyszło. No, ogólnie ciężkie treningi, ciężkie eliminacje, ale jakoś daliśmy radę i jesteśmy tutaj, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Spełniło się moje największe marzenie. A to wszystko za sprawą pomysłodawcy turnieju, Maxa Pawłowskiego. Pomysł tego wziął się z tego, że lubię gry. No i w sumie zawsze interesowało mnie organizowanie imprez i różnych tego typu rzeczy. I fajnie by to było wykorzystać właśnie tutaj w Złotoryi, gdzie jest dużo graczy. Jest młodzież, która właśnie potrzebuje czegoś takiego. No jak widać po wynikach, to chyba się udało. I udało się w 100%. Na graczy czekało wiele nagród, w tym puchary, jak i nagrody pieniężne. W CS-ie pierwsze miejsce zajęła drużyna Red Lips Esport. W LoL'a wygrała drużyna o dźwięcznej nazwie Kochamy Cię Kondrat. Zaś w wirtualnej piłce nożnej zwyciężył Łukasz Szymczyszyn. Następny Goldberg Cup już za rok. My ze swojej strony zachęcamy do śledzenia facebookowej strony, gdzie wszyscy emaniacy mogą znaleźć ciekawe informacje.